Cześć, tutaj znowu dziewczyna w brzegowych okularach. Ostatnio miałam zaszczyt uczestniczyć w bardzo interesującej rozmowie o przyszłości. Jestem ciekawa, co wy o tym wszystkim myślicie. Bo moim zdaniem przyszłość to nie latające samochody, hologramy itp., co pewnie wszyscy sobie tak to wyobrażają. Moim zdaniem sama przyszłość to nie jest nic wielkiego. Najważniejsza jest droga do niej. A samo słowo przyszłość, co ono tak naprawdę może oznaczać? Mi się wydaje, że przyszłość to nasze spełnione marzenia, nasze zrealizowane plany, że jesteśmy tym kimś, kim od zawsze chcieliśmy być. Od małego. Moją przyszłością nazywam mieszkanie w Anglii, pedagogikę, wielki dom z ogrodem, dwójkę dzieci, psa. To jest moja przyszłość. Ale przyszłość każdego z Was jest na pewno zupełnie inna. Bo każdy marzy o czym innym. Przyszłość nie jest tym, o czym mówią w telewizji. Ktoś powiedział mi, że przyszłość nie jest ważna. Ważne jest, jak ją zaplanujesz, czy uda ci się to zrealizować. Jak bardzo będziesz się o nią starał. Żeby była dobra. Co zrobisz, żeby przyszłość w ogóle do ciebie przyszła? Musisz się starać. Musisz walczyć o swoje marzenia. I o wszystko, żeby udało ci się zrealizować marzenia. Ja uważam, że droga do przyszłości wcale nie będzie łatwa. Ale po paru przeciwnościach losu nie możemy się poddać. Bo co to będzie za walka? Powiem więcej, to nawet nie będzie walka. To będzie od razu nasza przegrana. Nie będziemy nawet próbować. To po co w ogóle się starać? Trzeba wierzyć w siebie. Trzeba udowodnić innym, że możemy, że potrafimy, że chcemy, żeby nam się udało. Tak więc przyszłość. Wcześniej nie zdawałam sobie z tego sprawy, ale dzisiaj w tej rozmowie olśniło mnie, że muszę walczyć, że ja chcę tego jak niczego innego. Chcę spełnić swoje marzenia. Chcę pomagać innym. Dzielić się tym ze wszystkimi. Parę rzeczy już zrobiłam. Nawet mam własną listę rzeczy, które chcę zrobić przed śmiercią. Tak, może powiecie, że to żałosne troszkę. Ale to pomaga. Pomaga postawić sobie jasne cele. I dążyć do nich. Sami spróbujcie. Zapiszcie na kartce swoje największe marzenia. To, co chcecie, żeby w życiu was spotkało. Żeby nie ominąć przez przypadek tego, co jest dobre, co jest wspaniałe. Nauczcie się planować. To nie jest nic złego. Co może być niedobrego w dobrej organizacji? Dążcie do tych celów. Spełniajcie marzenia. Myślcie o przyszłości jako nie o samochodach latających, ani o tym, że będziecie wchodzić do filmów, bo ja tak widzę przyszłość. Tylko myślcie o przyszłości jako o swoim życiu, o tym, jak będziecie żyć, kiedy dorośniecie.
jak chcecie żyć, jak będzie wyglądało wasze życie, co musicie jeszcze zrobić, jak bardzo się starać i jak mocno tego chcieć, żeby się udało. Najbardziej boję się tego, że przyszłość, że sam czas zabierze mi moich przyjaciół. Nieraz tak się stało. Każdy się boi, że przyszłość nadejdzie, a razem z nią czas upłynie. A znając czas, on jest strasznie brutalny. Nie pozwala się zwykle pożegnać. Przychodzi znienacka. I zabiera wszystko wokoło. Bez pytania. Ale to należy do nas. To są nasi przyjaciele, nie jego. To my ich tracimy. Tracimy bliskich. Wszystko. Więc czy przyszłość jest dobra? A może jednak zła? Czego mamy się spodziewać? A ja wam powiem. Jeśli wszystko dobrze rozegramy, to los, czas, wszystko, dosłownie wszystko będzie po naszej stronie. Ale nie możemy się poddać. Musimy walczyć i o bliskich, o przyjaciół, o to wszystko. Wszystko, co chcemy osiągnąć, zależy tylko i wyłącznie od nas. Niestety nie da się uniknąć szkód. Nie zawsze można wygrywać. Trzeba też się nauczyć przegrywać. No bo co by to była walka, gdyby przeciwnik był słabszy od nas? Musimy mieć satysfakcję, że nam się uda. Że nam się udało, pomimo tego, że przeciwnik był o wiele silniejszy. Moim zdaniem przyszłość jest wspaniała. Cały czas walczy. Od urodzenia. Pierwsze kroki to już był wyczyn, że nauczyłam się mówić, chodzić. To były pierwsze przeciwności losu, z którymi musiałam się zmierzyć. Z czasem problemy rosną. Bo czas w ogóle nie jest wyrozumiały. Ale musimy nauczyć się z nim żyć. I tak jak wcześniej powiedziałam, dążyć do swoich celów i marzeń, żeby przyszłość była idealna. Tak więc zróbcie dla mnie to i przygotujcie sobie kartkę. Napiszcie parę punktów, co chcecie osiągnąć w życiu. Jaki będzie wasz cel. Jak bardzo tego chcecie, żeby wam się udało. Pokażcie, że możecie. Udowodnijcie wszystkim, którzy w was nie wierzą. Ja was wierzę. Wiem, że wam się uda. Chciałam właśnie dzisiaj powiedzieć o przyszłości, bo natknęłam się na taki temat dzisiaj. Jak sobie pomyślałam, że może... Bo do tej pory myślałam tak jak wy. Że przyszłość... To no, różnego rodzaju hologramy. Latające auta, tak powtarzam, ciągle latające auta. Ale teraz inaczej na to patrzę. Że przyszłość to nie tylko to. Przyszłość to to, co osiągniemy w życiu. I to chyba tyle na dzisiaj. Chciałam to tylko uświadomić. Więc do usłyszenia.